Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie World of Warships Replays. Dawno nie było. Replayek nadesłany przez Zupę. Ponoć dobry, zobaczymy czy nie kłamał. Zobaczcie jakie demoiny miały losowanie. Pewnie aż się zapluły z radości jak zobaczyły na co je rzuciło. No ja nie miałem takiego losowania, nie przypominam sobie. Żeby było 5 niszczarek, 2 krążki. No, życie niszczarki tutaj jest naprawdę ciężkie, ciężkie. Dobra, widzimy, że od razu Zupa płynie na C. Jak dla mnie bardzo słusznie. Drugi demoin mógłby zostać na B i tutaj za tą wyspą, co jest zaraz. Mógłby za tą wyspą się tutaj gdzieś schować i osłaniać w razie czego tego kapa, radarować. Z Kabarowskiem na przykład. Tak, mają tu Kabarowska? Mają. Więc jak najbardziej. Resztę teamu do torpedowania tutaj między A a C. Wszystkie szimki powinny się udać. No i później jedziemy na C. Taka zabawa. Ogólnie bitwa bardzo dziwna. Ale tak jak mówiłem już wielokrotnie, w tych bitwach rankingowych na dziesiątkach nie ma żadnej mety. Raz są 4 pancerniki, 3 krążowniki, nie ma niszczycielni. Drugi raz widzicie 5 niszczarek, 2 krążki, nie ma pancerników. O co chodzi? Nie wiadomo. Jedno jest pewne, lotniska praktycznie wyginęły. Gdzieś tam raz kiedyś można jednego niedobitka spotkać. No ja na 100 ileś bitew miałem jedną z lotniskiem, jeszcze wygraną. No tak czy siak, jakoś lotniskowce nie mogą odnaleźć przy tej mecie, która jest nie wiadomo jaka, bo tak naprawdę może je rzucić na 3 czy 4 pancerniki, jakąś jedną niszczarkę, krążek i wtedy mogłyby nawet zaszaleć. I to konkretnie. Ale cóż, pewnie je rzuca na 4 czy 5 krążowników, albo po prostu wszyscy jak widzą lotniskowce wychodzą, zmieniają na krążki i niech się bawią. Też jest taka opcja. Niemniej grając właśnie z tym jednym lotniskiem... O! O! Wow! No! Zupka, jaki ładny komentarz. No gościu... inteligentnie zagrał, inteligentnie. Nie dość, że rozwalił chyba sam siebie rozwalił, no tak, tak, tak. Ma minus 2. Za zabicie Yuenga i za zabicie siebie. No. Widzicie, jak jest za dużo niszczycieli, robią się problemy, no nie można swobodnie torpedować, nie każdy potrafi działać w takich warunkach, że no ktoś mu zasłania, wpływa w torpedy, coś takiego się dzieje, no to jest nieuprzejme, niemiłe, człowiek chciałby mieć szerokie pole manewru do torpedowania na szeroko, w końcu masz Simą 15 torped, więc chce je jak najszerzej wypuścić. A tu jakiś swój niszczyciel w to pływa, no totalny rozgardiasz i robią się później nieprzyjemności. No, trzeba tego unikać, lepiej jest jak jest 5 pancerników, jeden niszczyciel, wtedy może sobie torpedować i się nie martwi, że inny niszczyciel mu wejdzie w paradę, wpłynie w jego torpedy czy coś, no za wysoki poziom trudności się włączył. Niestety. Dobra, zobaczymy. Zupka też sobie podchodzi. Na razie nie chce jeszcze ujawniać swojej pozycji. Skądinąd słusznie. Drugi demon, tak jak mówiłem, został przy B. Jest tam też szimka. Jeden demon bardzo daleko. Wystraszył się chyba tych torped, które zabiły Yuenga. O, groźne jakby nie było, groźne, trzeba było się ewakuować poza ich zasięg, nie wiadomo kogo jeszcze by dopadły. Strasznie śmiercionośne. No i taka salwa, żeby nie ujawniać swojej pozycji. Od razu się za górką tutaj można schować. No i dobra. Teraz się zacznie zabawa. Kabarowsk.
Tutaj będzie ubezpieczał. Sonar jest, radar jest, więc przygotowani na tą imprezę jesteśmy w pełni. Już coś przez chwilę świeciło, więc już znają pozycję. No tak, tego Demoina można jeszcze trochę poklepać. Dobra, jest niszczarka, Shimek i Zetka. Zetka będzie sonarować, co ogólnie beznadziejnie to wygląda. Mamy tu trzy niszczyciele i Demoina. Oczywiście największym problemem będzie Demoin. No i zobaczmy, póki co wszystko cacy, nawet dodatkowo chce się wykazać. Ale już należałoby przenieść pomału ostrzał właśnie na tą Shimkę. Czy ona się tu cofa? Nie. Ale powinna móc coś złapać. Zobaczymy. No, teraz źle wypływa. Już od razu dostaje. Zaraz pewnie nie będzie można strzelać. No. Czy to już wystarczy, żeby pierwsza Shima poszła do piachu? Jeszcze nie. Już ta salwa powinna. Nie. Gearing zabrał. Dobra, najważniejsze, że nie żyje. Już mamy tutaj trzy niszczyciele. Gearing dobrze ustawiony. No i zobaczymy. Sonar, radar, wszystko aktywne. Szaleństwo, szaleństwo. Dobrze, no na pepance też bym właśnie już przełączał. No zobaczymy, ten gościu chyba jest cieniutki, tak. Zobaczcie, jak wypłynął fatalnie. Będzie się kątować? Nie będzie. No, to zostanie szybko zmielone. No, dopiero teraz, no trochę późno. Ładnie już jest zmiana na ubeki. Dobrze cię wyszkoliłem. Taki żarcik. No, moi drodzy, jak widzicie, postępuje tutaj klepka bardzo ładnie. Ten demon źle wbił. Strasznie pokazał burtę na samym początku, a mógł... Tam było miejsce, mógł wbić pod kątem. I wtedy byłaby... O matko! Głos z rana jak śmietana. Wtedy byłaby szansa na to, że... dłużej tu powalczy i coś zrobi. Teraz Zetka musi być w odwrocie, ale jak widzicie... Trzeba się przyszykować na torpedy. Więc bardzo ładnie. Tylko trzeba też uważać na swoje torpedy. One są często groźniejsze od tych nieprzyjaciela. Ma tutaj Zetka, jakby miała torpedować, to nie. Ale jak widzicie, jest to gościu, który poczekał. Poczekał. Nie torpedował w panice. Teraz na przykład torpedy mogą płynąć tutaj. Torpedy przed nami! Ha! Mówiłem, to był gościu, który nie panikował i jedną torpedkę tutaj zdołał w naszego Demoina władować. Sytuacja 3 do 3, kapy, beznadzieja. Tamten Demoin się wycofuje, trzeba by skoncentrować ogień na tym właśnie. I później Kabarock będzie, no, przy 25 tysiącach trochę problematyczny. Można już sobie naprawkę użyć. Najważniejsze jest teraz rozwalić tego Demoina. Oczywiście z braku laku można też strzelać do Kabarowska. Macie 60 tysięcy na duży kaliber tutaj. Trochę mało hapeków ma cały team, prawda? Demoiny to są najbardziej hapekowe okręty. 100 tysięcy mają Demoiny. No i dorzucą jeszcze niszczarki, drugie 100 tysięcy, 200 tysięcy. Mniej więcej tutaj jest haps. Do wzięcia. No i ładnie. Już tego Demoina nie będzie. Więc to spora siła właśnie im odpadła. Zobaczcie, mimo takiego początku, że grało 5 na 7. Więc naprawdę masakra. Mamy tutaj teraz sytuację 4 na 3. No, tak jest, należałoby pozajmować z powrotem kapy. Zobaczmy, jakie w ogóle zostały im niszczyciele.
Dwie Shimy i Khabarovsk. No tak jak mówię, Khabarovsk będzie najbardziej upierdliwy, bo go dosyć trudno trafić. Wydaje mi się na przykład, że to nie wleci. Go dosyć trudno trafić, no i nie wleciało. A druga sprawa to ma całkiem dobrą siłę ognia, jest w stanie powalczyć. No i zobacz. Jeszcze jakieś torpedki, niespodzianki. No ta jedna chyba nie do wymienięcia. A może? Nie. Tak jak mówiłem, są takie specjalne, nie do wymienięcia. Choćbyś, kurczę, nawet zaczął skakać tym okrętem, to nie wymieniesz. O, zobaczmy. Wszystkie cele znane. Wszędzie nam mamy... Co ta Shimka robi? Khabarovsk już nie jest widoczny. Ten demon powinien iść ostro na tego Khabarovska, żeby zmniejszyć dystans i poprawić celność. Ale nie wydaje się, żeby to robił. Niemniej, kurczę, losowanie naprawdę fantastyk. Dwa demony na 5 niszczarek. No ludzie. Masakra. Po prostu masakra. Zobaczcie, Khabarovsk padł. Nie wiem, po co zmniejszał dystans. To nie było inteligentne. Khabarovsk ma bardzo celne działa. Jest bardzo szybki. Nie musi zmniejszać dystansu do niszczyciela torpedowego, jakim jest Shima, która może mu zrobić dywan 15-torpedowy. Lepiej się trzymać od niej z daleka i zasuwać sobie na pełnej kicie i punktować ją. Wybrał inną opcję i nie żyje. Druga Shima będzie teraz iść kursem dla niej, no, fatalnym. Widzicie, już chce uciekać, tyle że nie wyrobi się, wyspę wbije. Dobrze by było tą skończyć, ale coś czuję, że ucieknie. Nie, też się wbiła w wyspę. Goście straszną panikę w oczach mają. Uciekłby, jakby się nie wbił w tą wyspę. No tak, koło tej wyspy legnie. A no cóż. Tak to bywa. Najgorzej, że no, radarek za minutę 40, więc chwilę to potrwa. No i co? Znajdziemy? Nie znajdziemy? Zobaczcie, ile HP-ków miał demon. Ledwo żywy. No, szukaj brachu, szukaj. Khabarovsk i Shima, czyli ta Shima jeszcze uciekła. O, i demoina sobie skończyli. Macie 626 do 876. No teraz na szczęście tylko jeden kap pompuje dla czerwonych. Niemniej sytuacja dalej bardzo dla nich korzysta. Jakby teraz Khabarovsk się skupił i Shima mu tylko świeciła tego demoina, może by spompował. Zobaczcie, właśnie to będzie mieć chyba miejsce. Shima dała ciała, umówmy się, po całości. Nie powinna dać się wykryć. Lamerstwo ze strony tego gracza, totalne. Totalne lamerstwo. Wystarczyło tylko, tylko świecić. Dodge man, dodge, walcz o życie! Poszło. Więc jakby tylko świecił dla Khabarovska. Myślę, że Khabarovsk byłby w stanie zmiażdżyć tego demoina. Jeszcze może zresztą będzie. Chociaż teraz mu wizja padła, ale zobaczcie jak obił ten okręt. Powinni tutaj tylko i wyłącznie grać właśnie na zasadzie ja świecę. Zobaczcie, gościu w ogóle został tu. No, ale storpił. Cztery kile. No, został ostatecznie, jednak dał radę. Tyle, że można tu było pójść na wymianę na spokojnie. 0-1. Zupa mógł tutaj zostać rozłupany bez większych problemów, tylko ze spota. No ale cóż, ostatecznie było 1-1. Został gearing na Khabarovska.
No już wszystko w jego rękach. Zobaczymy, jak przejmie kapa. Już sobie tutaj płynie. Ile? Podobna ilość HP-ków. Więc... jak dla mnie Giring ma tu spory problem, chociaż jak storpeduje, to załatwi problem szybko. Zobaczymy, co będzie tu kombinował. Kabaros powinien oczywiście od czasu do czasu zmieniać kurs, bo wiadomo, że torpedy są straszne. I co by nie mówić, jest to no, tu strasznie drętwy okręt. Bardzo kiepsko manewruje. No i dostanie. O tym właśnie mówię. Kabaraska dosyć łatwo jest storpić. Niektóre krążki jest trudniej storpić niż Kabaroska. No co począć? Mają swoje wady, to jest jedna z nich. Teraz walka już jest bardziej równa i Giring może sobie zacząć strzelać. Zobaczmy. Właściwie tak, można by to dalej rozegrać na zasadzie takiej, że Giring by tylko uciekał od walki. Punkty będą teraz już na korzyść zielonych. I tutaj no zawsze istnieje jakieś ryzyko, że się przegra pojedynek. O właśnie, tutaj Zupa pisze, żeby nie ryzykować. Może nie mieć flagi na detonację i Kabaros jednym pociskiem go zdetonuje. Co różnie to może wyglądać. Więc można było to rozegrać na spokojnie. A można było oczywiście wpaść w Kabaroska i starać się go rozwalić. A tyle, że Kabaros też ma torpedy, też mógłby storpić Giringa. No, tutaj liczy się tylko i wyłącznie wygrana, tak na dobrą sprawę. Więc uważam, że tutaj opcja oddalenia się jak najbardziej ma sens. Zobaczcie, zaraz punkty zrobią wygraną i tyle. Nie ma co się tym przejmować. Jeszcze te torpedy, nie najgorsze. Chociaż nie dadzą rady, ale niewiele brakowało. Jakby były pod trochę innym kątem wypuszczone, to Kabaros by miał kłopot. Teraz on sobie może płynąć gdzie chce i tak już nie zdąży, pozamiatane. Bitwa naprawdę nietypowa, zwłaszcza otwarcie. Otwarcie było po prostu rewelacja. Nie ma to jak zacząć od tego, że swój zabije siebie i kogoś. I tak to wyszło, moi drodzy, w punktach. O, całkiem ładnie. 4 kile do spółki z Giringiem 2. Ale coś tu się nie zgadza. 4 plus 2 to 6, minus 2 to 4, więc tu 3 powinno żyć. Jakaś dziwna matematyka, nie jestem w stanie tego pojąć. No tak mnie uczono liczyć, nie? Dwójka z dwójką się skreślają, więc mają 4 kile, a tutaj jest jeden żywy. Coś jest nie tak. Tak samo tutaj, zabili 4, a tutaj nie ma ich 1, 2, 3, 4, 5. No jakby nie liczyć, nic się nie zgadza, coś, jakiś bug w tabelce, nie wiadomo, o co chodzi. Tu nie jestem w stanie powiedzieć, co tu się stało. 2900 punktów, mówi samo za siebie. I tak to wyszło w ogólnym rozrachunku. Kluczowe dla powodzenia operacji było wyeliminowanie dwóch demoinów. Według mnie tutaj te okręty miały największy wpływ na grę i właśnie na nich należało skupić swoją uwagę i starać się jak najszybciej ich pozbyć, no bo co by nie mówić, trafiły one naprawdę na piękne losowanko i mogły się wykazać. Jak widzicie, jeden się wykazał, a swoje zrobił, reszta demoinów nie zrobiła za bardzo nic. Ten nic nie zrobił, nie wykazali się, nie skorzystali z okazji. Trudno. Cóż, gratki, jeśli chodzi o bitwę. Kurczę, nie, ten koleś, kto to jest, żeby wiedział? Klad Big Master, okej. Okay. Big Mac, nie wiem, może Mac mu spadł na klawiaturę i stała się tragedia. No cóż.
Życie jest ciężkie, a potem dostaje się torpedą. A tak to wygląda. Najlepiej jeszcze w plery od swoich, ta boli najbardziej. A moi drodzy, dziś standardowo będę walczył o powrót na czwórki. Może znowu się uda, kto wie, może gra wreszcie puści. A wczoraj końcówka była u mnie w wykonaniu pancernika francuskiego, który naprawdę koksił ostro. Ponad 200 tysięcy na nim zrobiłem na jednej bitwie, więc można... cóż, chciałem powiedzieć, można zobaczyć, ale to był muzyczny stream, więc został usunięty. Pokażę chyba tą bitwę na kanale. Myślę, że warto. Jak się samemu rozwala cały krążownik i dwa pancerniki, no to jest to coś godnego zobaczenia. Dobra, jeszcze raz gratki za bitwę. Postaram się chyba jeszcze nagrać jakieś replayki tutaj wasze, bo trochę ich przysyłaliście, żeby nie było tak, że przysyłacie, a nic nie nagrywam. Niemniej zasypujecie mnie nimi, naprawdę masakryczna jest ilość, więc wszystkich siłą rzeczy pokazać nie mogę. Niemniej za wszystkie serdecznie dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia na streamku. Bye, bye.